Cześć kochani, witajcie serdecznie w kolejnym filmie i tak jak obiecałam w zeszłym tygodniu, dzisiaj będzie pogadanka o perfumach na wiosnę. Słuchajcie, ja jakoś mam problem z tymi perfumami na wiosnę, dlatego że wiosna wybitnie kojarzy mi się z zapachami kwiatowymi, a ja po prostu za takimi perfumami nie przepadam, wolę jakieś takie bardziej słodkie, ewentualnie bardziej owocowe, ale no nie przepadam za perfumami kwiatowymi. Ale mam takowe w swojej kolekcji i jak sobie je tutaj wszystkie przyniosę, to wychodzi na to, że jest ich naprawdę całkiem sporo. Nie wiem, czy one wszystkie mogą się zaliczyć stricte do kategorii kwiatowej, no ale w mojej opinii tak jest. No i tak jak mówię, mam tutaj przekrój perfum od tych tańszych do tych droższych i mniej znanych, bardziej znanych, także myślę, że każdy tutaj znajdzie jakąś inspirację dla siebie. Także jeżeli jesteście ciekawi takiego tematu, to oczywiście zapraszam do oglądania dalej. I słuchajcie, perfumami, które najbardziej mi się kojarzą z wiosną, jeśli chodzi oczywiście o moją kolekcję i które używam praktycznie tylko wiosną, to jest Euphoria Flanker Euphoria Endless. Tak to wygląda. Słuchajcie, ja nie jestem jakąś szczególnie fanką Euphorii tej oryginalnej. Miałam flakon lata temu i oddałam, nie pamiętam, chyba siostrze, dlatego że po prostu on mi się na mnie nie podobał, dla mnie pachniał jakoś dziwnie, to znaczy nie sam zapach, tylko po prostu na mnie jakoś dziwnie ten zapach wybrzmiewał i po prostu nie lubiłam i tak już przez lata mi zostało, w ogóle nawet nie próbowałam podchodzić do żadnych flankerów Euphorii. A tą powąchałam na koleżance i czym prędzej pobiegłam kupić swoją, bo bardzo mi się ten zapach podobał. Tak jak mówię, flanker to jest Endless i to jest zapach dla mnie stricte kwiatowy i on ma tutaj w sobie coś z tej oryginalnej Euforii, ale te nuty, które mnie w tamtej oryginalnej Euforii drażniły, tutaj one są bardzo przytłumione, jakieś bardzo delikatne, a na pierwszy plan wysuwa się dla mnie po prostu taki bukiet świeżo ściętych kwiatów. Ja tutaj czuję świeże, takie kwaskowate róże i nie wiem, całą masę mam wrażenie innych kwiatów, ale to wszystko jest takie bardzo, powiedziałabym, takie kwaskowe, właśnie takie zielone, dosłownie tak jak świeżo ścięte kwiaty. Ja mam wrażenie, że ja tutaj też czuję fiołki albo jakieś frezje. Nie, raczej fiołki. Fiołki mają taki trochę pudrowy jakiś zapach. Do tego właśnie te róże. Ja nie mam pojęcia, jakie tutaj są kwiaty w nutach zapachowych. Raczej się na tym nie skupiam, natomiast tak tutaj wyczuwam może jakieś bratki, nie wiem, coś w tym stylu, połączone, raczej takie właśnie połączenie takich cięższych, jakichś bardziej pudrowych kwiatów z tymi takimi bardziej świeżymi, takimi kwaskowatymi. No bardzo mi się ten zapach podoba, jako jeden z niewielu takich stricte kwiatowych zapachów, dlatego że tak jak mówię, ja za takimi zapachami nie przepadam, ale przez to, że on jest taki kwaskowy i może delikatnie pudrowy, on jest to zapach, który nie wywołuje u mnie bólu głowy, nie powoduje u mnie takiego, wiecie, świdrowania w nosie, jak niektóre takie, nie wiem, czy to białe kwiaty, czy jakieś inne, ale ten jest dla mnie znośny, nie tylko znośny, ale w ogóle bardzo przyjemny. Także mam te perfumy w swojej kolekcji już od zeszłego roku i jakoś one ani mi się nie kojarzą z latem, ani z żadnymi tam chłodnymi miesiącami, tylko właśnie typowo z wiosną, przez to, że one są tak bardzo, bardzo mocno kwiatowe. I inne perfumy, które w mojej ocenie też nadają się na wiosnę, chociaż często w różnych recenzjach czytałam, że to są perfumy na chłodne miesiące, a mi one się bardzo kojarzą z wiosną i to jest Rose Gourmand od Zary i jest to klon Rose Vanille od Mancery, który ja mam w próbce i mogę potwierdzić, że te zapachy rzeczywiście są bardzo do siebie podobne. To jest róża z wanilą i ja tutaj niewiele więcej czuję tak naprawdę. Czasami te perfumy bardziej pachną dla mnie różano, czasami bardziej wyczuwam tą wanilę. Nie wiem, czy to ma coś związek z moim wyczuciem, z moim nastrojem, czy też po prostu z temperaturą i z porą roku. Ale dla mnie to nie są perfumy typowo na chłodne miesiące, dlatego że one są dla mnie mimo wszystko bardzo mocno różane. Dlatego bardziej mi się kojarzą z wiosną. I jest to znowu taka bardzo kwaśna, świeża róża. To nie jest taka ciemna, czerwona, pudrowa, tylko raczej biała, czy też różowa róża. Wiecie, takie typowo świeże, kwaśne, ścięte kwiaty. Nic nie ma to związku z żadną taką oldschoolową różą, czy jakimś mydełkiem różanym. No właśnie, bo
Tutaj ta róża w ogóle dla mnie nie wybrzmiewa w żaden sposób mydlanie, czy jakoś oldschoolowo, jak nie wiem, putpuri czy coś. To jest po prostu świeży, kwaśny zapach kwiatów, podbity taką dosyć słodką wanilą. Ale tej róży tutaj jest tak dużo, że te perfumy nie są dla mnie, przynajmniej nie wybrzmiewają bardzo słodko czy bardzo gourmą. I przez to dla mnie właśnie one są raczej takie na wiosnę. Trwałość i projekcja tych perfum jest po prostu przerażająca, porażająca. Jestem ciekawa, czy inne perfumy z tej kolekcji Zara również są takie trwałe, bo zastanawiałam się nad kupnem, ale nie mogłam się zdecydować na nic konkretnego. Także Rose Gourmand od Zary, moim zdaniem warto sięgnąć po te perfumy właśnie wiosną. Dalej, jeśli chodzi o perfumy stricte kwiatowe, to muszę wspomnieć o Elisab Le Parfum Royal. I również słyszałam opinię, że to są perfumy na zimne miesiące. A dla mnie to jest taki powiew świeżości i takiej rzeźkości, że dla mnie właśnie to są perfumy na wiosnę. To jest to, co Wam opowiadałam, to jest zapach, który mi po prostu dodaje wiatr w skrzydła, albo nie wiem, wiatr w plecy. Ja przy tym zapachu szybciej chodzę, wydaje mi się, że więcej mogę. Taki po prostu bardzo, bardzo powerful. Co to jest za zapach? To jest zapach róży i orange blossom. Tak? Orange blossom, czyli kwiatu pomarańczy. Nazywane to są perfumy białokwiatowe, no ale nie wiem. Ja tej róży tutaj też aż tak mocno nie czuję, bardziej właśnie ten orange blossom i to jest coś takiego, takie kwiaty podbite delikatnie cytrusami, ale zapach jest tak niesamowicie mocny i taki właśnie orzeźwiający, że dla mnie jak najbardziej na wiosnę. Ja żałuję, że mam 30, bo znając siebie będę oszczędzać, a naprawdę zapach jest przepiękny. Dla mnie typowo wiosenny. Być może jak zużyję tą 30, to zafunduję sobie większe opakowanie, bo uważam, że zapach jest przepiękny. Nie wiem, jak tam inne perfumy z Elisab, z tej serii Le Parfum, bo jest to oryginalne Le Parfum, jest też Le Parfum White. Nie wiem, jest kilka tych flankerów, to jest konkretnie ten Royal. Nie wiem, jak bardzo ten flanker różni się od tej wersji podstawowej, bo nie miałam okazji poznać tej wersji podstawowej, ale ten Royal od siebie polecam. On ma takie dla mnie trochę męskie nawet pierwiastki przez tą właśnie taką swoją świeżość. Nie wiem, czy tam są jakieś nuty drzewne, może jakiś cedr czy coś. No dla mnie te perfumy są przepiękne. Także jak najbardziej polecam na wiosnę. Dalej mam, słuchajcie, dwie takie propozycje również perfum kwiatowych, do których nie do końca mogę się przekonać, ale są w mojej kolekcji, na pewno są to w moim przekonaniu perfumy na wiosnę. I jedne z tych perfum, obydwie są z marki Burberry. O jednych już mówiłam i to jest Burberry Weekend. Zobaczcie, ja już mam sporo tego flakonu wykorzystane. I wiecie co? Teraz jak wącham te perfumy, to one mi się bardzo podobają. Nie wiem, są po prostu takie dni, kiedy one we mnie wywołują ból głowy albo taki, wiecie, niebezpieczny ucisk w skroniach, sugerujący rychłe nadejście bólu głowy. Wydaje mi się, że to jest zapach określany jako białokwiatowy. Ja nie wiem dokładnie, jakie tutaj są te nuty zapachowe, ale dla mnie to jest taki zapach, kwiatowy zapach świeżego prania. Bardzo, bardzo świeży. No dokładnie, tak jak wącham z flakonu, to czuję takie, wiecie, świeżo wyprane, wykrochmalone prześcieradła. I ogólnie jest to zapach bardzo ładny, bardzo taki właśnie świeży, czysty. Może się też kojarzyć z taką właśnie krystalicznie, wiecie, czystą wodą, nie wiem. Bardzo świeży, bardzo odświeżający, również trwały i mocno projektujący. Jeżeli lubicie tego typu świeże zapachy, to na pewno Burberry Weekend to jest coś, z czym warto się poznać, bo to są perfumy stosunkowo niedrogie, dostępne też na wielu stronach tych, wiecie, outletowych i też istniejące na rynku już od dłuższego czasu. On kiedyś był w innym opakowaniu, takim bardziej płaskim apenkatem, teraz to opakowanie jest nowsze. Nie wiem, jak tam reformulacja. Czy stracił coś na swoim zapachu, czy nie. Ja muszę mieć na niego humor, ja muszę mieć na niego dzień i zdecydowanie na te cieplejsze dni. Ale teraz tak jak wącham, to mi się ten zapach podoba. Może po prostu jakoś on mnie męczy, jak za często używam, nie wiem. Ale jeżeli lubicie zapach takiego właśnie czystego prania, świeże, czyste zapachy, nie wiem, kojarzące się z krystalicznie czystą wodą, nie wiem, z jakiegoś górskiego źródła, to na pewno Burberry Weekend to jest coś, z czym warto się poznać. I słuchajcie, zakupiłam ostatnio kolejne perfumy z Burberry Weekend, z Burberry. Tym razem to jest Brit Rhythm, czyli flanker
oryginalnego Brit. Tak to wygląda. One jeszcze w oryginale mają tutaj taką chyba metalową plakietkę. Ja kupiłam te perfumy jako używane na Vinted, także no, przyszły bez tej plakietki. Burberry Brit Rhythm. I ja kupiłam dlatego, że ja naczytałam się dużo recenzji, że to są bardzo fajne, oryginalne, nieprzeciętne perfumy o zapachu lawendy. I muszę Wam powiedzieć, że trochę się tym zapachem rozczarowałam i nie wiem, czy się z nim polubię, ale na pewno dam mu szansę. Słuchajcie, dla mnie to jest zapach, bo on tutaj też ma w składzie irysa, nie wiem, czy korzeń, czy kwiaty, chyba korzeń, bo tak na obrazku na frakrantice jest inaczej narysowane, nieważne. I rzeczywiście dla mnie on w otwarciu jest taki bardzo pudrowy i kojarzy mi się raczej z taką szminką, wiecie co, Constance Carol z lat 80. Dokładnie czuję właśnie taki, nie chodzi, że zepsuta stara szminka, tylko taka, wiecie, szminka ze starych lat. Mam nadzieję, że będziecie wiedzieć, o co mi chodzi, jeżeli jesteście w podobnym wieku. Teraz kosmetyki już tak nie pachną, raczej te pomadki są albo perfumowane, albo w ogóle mają inne zapachy. A te stare z lat 80. pomadki, tak mi się uparło, właśnie ta Constance Carol, miały taki charakterystyczny zapach i ja ten zapach tutaj wyczuwam w tych perfumach. I zaraz potem jest lawendowe mydełko. Ale nie lawendowe mydełko, takie wiecie, jak to teraz można kupić, ręcznie robione, z oryginalnym olejkiem eterycznym z lawendy. Raczej to jest takie hotelowe mydełko lawendowe. I nie potrafi się odczepić od tego wrażenia właśnie tego mydełka. Bardzo, bardzo dla mnie zapach mydlany. Ten zapach jest w ogóle bardzo trwały, mocno projektujący. Mówię, on na mnie jest wyczuwalny przez cały dzień, pomimo, że jest to zapach z kategorii tych świeżych, mydlanych, które często nie są bardzo trwałe, a tutaj mamy naprawdę trwałość rewelacyjną i projekcję tak samo. Ale dla tych, którzy lubią tego typu zapachy, ja tą szminkę, potem tą pudrowość przestaję czuć, I czuję już przez dłuższy czas właśnie to mydło lawendowe. Później, kiedy ten zapach zaczyna wygasać, to wówczas zaczyna mi się podobać, dlatego że on dalej jest taki świeży i czysty, ale ma taki jakiś kremowy, taką kremową fakturę, nie wiem. Pod koniec, oczywiście teraz tego z flakonu nie czuję, pod koniec trwania zapachu on się robi taki bardzo kremowy, bardzo przyjemny, bardziej blisko skórny, nadal czysty, nadal świeży, nadal czuję to mydełko, ale wszystko robi się dla mnie dużo bardziej znośne i takie właśnie bardzo kremowe. Ja dam tym perfumom szansę, oczywiście może w te cieplejsze dni lepiej się z nim polubię, kiedy będzie mi potrzeba właśnie takiego odświeżenia i takiej czystości, bo na razie wiosna zawitała na jeden weekend, a potem spadł śnieg. Nie wiem jak tam u Was, ale u nas była wichura, był śnieg, jest zimno i znowu są przymrozki. Także na razie tego typu zapachy jakoś no, nie wołają do mnie, ale jak tylko się zrobi cieplej, dam jemu szansę i ewentualnie jeszcze Wam o tym zapachu opowiem, może nawet w edycji letniej perfum, dlatego że, no mówię, jest to zapach ciekawy, jest na pewno trwały, również niedrogi, jak to zapachy z Burberry i te starsze oczywiście, także jeżeli lubicie zapach takiego właśnie czystego prania i nie przeszkadza Wam ta odrobinka lawendy i lubicie takie mydełkowe zapachy, to może też warto się temu przyjrzeć. Ja tak jak mówię, będę robić jeszcze drugie, trzecie i czwarte podejście, być może się do tego zapachu przekonam. Kolejny zapach to również stosunkowo nowość w mojej kolekcji, ale zapach, który istnieje na rynku już od lat 90. i jest szeroko dostępny i w bardzo rewelacyjnej cenie. I jest to Calvin Klein Reveal. Słuchajcie, opakowanie jest no, fatalne, dlatego że o ile ono może i fajnie wygląda i jest takie właśnie w stylu lat 90., ja w ogóle lubię takie geometryczne wzory, ale jest tak ciężkie, tak duże, tak nieporęczne, że no po prostu jest niewygodne. Ta butelka stoi, bo ona tutaj jest z jednej strony spłaszczona, ale no chybocze się. Także opakowanie niespecjalne. Słuchajcie, jeśli chodzi o zapach, to jest to zapach słony. Ja jestem ostatnio na fali w ogóle tych słonych zapachów. Odkryłam te solne nuty jakiś czas temu i poluję po prostu na te słone zapachy. Bardzo mi się te nuty słone spodobały, właśnie takie metaliczne, słone nuty w perfumach. Wiem, że nie jest to dla każdego, to są takie nuty, do których trzeba się, może nie tyle trzeba się przekonać, ale trzeba wiedzieć, czy się je lubi, czy nie lubi. Na pewno nie są to perfumy, które warto kupować w ciemno, bo mówię, nie każdemu się te słone nuty, metaliczne nuty w perfumach podobają,
tak się składa, że mi podobają się i to bardzo, dlatego że i dlatego ja właśnie takich perfum szukam. No i natrafiłam właśnie na Calvin Klein Reveal. Perfumy, o których stosunkowo mało się mówi w internetach, no pewnie dlatego, że to właśnie słone perfumy i może niewiele osobom się podoba. Także dziwne, że one wciąż jeszcze są na rynku, bo podejrzewam, że to nie jest jakiś tam bestseller Calvina Kleina, ale mimo wszystko na rynku dalej są. Słuchajcie, dla mnie to są również perfumy kwiatowe, ale właśnie z domieszką tej soli. I tej soli tutaj jest dużo, one są dosyć mocno słone, bo czasami czytam właśnie recenzje takich perfum, że niby w składzie jest sól, a tej soli w ogóle się nie da tam wyczuć. Tutaj ta sól jak najbardziej jest i to jest na pierwszym planie, ona jest mocno, mocno wyczuwalna i te perfumy rzeczywiście są takie mocno słone, mocno metaliczne. Ale zaraz za tą solą idzie całe naręcze świeżych kwiatów. Dla mnie to są, gdybym miała do czegoś porównać, do czegoś innego, co może większość z Was zna, to tak jakby wziąć Olympée i ogołocić ją z całego tego cukru. Dlatego, że Olympée jest dużo bardziej taka gęsta, bardziej intensywna i też bardzo, bardzo słodka. Tak tutaj jest to wszystko, ale oprócz tego cukru, nie wiem, czy tutaj w ogóle w składzie jest jakaś wanilia, czy cokolwiek słodkiego, ja tego w każdym razie nie wyczuwam. Mi się ten zapach poniekąd kojarzy trochę z Olympeą, ale tak jak mówię, Olympée jest dużo bardziej słodka. A to jest zupełnie takie wytrawne i przez to dużo bardziej świeże, bardziej ta metaliczność się wtedy wybija, bo ona nie ma tego ułagodzenia w postaci tego cukru, tylko właśnie wybija się na pierwszy plan. Dla mnie te perfumy są bardzo takie odświeżające. Te kwiaty w połączeniu z tą metalicznością dają uczucie takiego wiosennego deszczu, tak mi się to kojarzy. Takie trochę mokre, mokre powietrze, odświeżające, ale nadal to wszystko jest kwiatowe, dlatego nadal kojarzy mi się bardzo z wiosną. Bardziej z wiosną niż latem, chociaż te perfumy właśnie z nutą soli, mówi się, że one bardziej się kojarzą z latem, ale te wyjątkowo kojarzą mi się z wiosną, może dlatego, że one są właśnie tak bardzo mocno kwiatowy, ja je w ogóle dzisiaj mam na sobie i trwałość oceniam na takie 4-6 godzin. To nie jest taki tytan jakiejś trwałości i też projekcji. One są dobrze wyczuwalne, ja je cały czas na sobie czuję, ale mówię te 4, maksymalnie 6 godzin. Teraz nie wiem, czy to jest woda toaletowa, czy woda perfumowana. Nie widzę tego tutaj, znaczy nie mogę się doczytać. Ale tak jak mówię, dostępne wszędzie, także dajcie znać, czy znacie Calvin Klein Reveal, bo mówię, dla mnie to jest taka perełka, którą ja odkryłam. Mówię perełka, dlatego że perfumy niedrogie i wszędzie dostępne, a naprawdę bardzo, bardzo ładne. I słuchajcie, dalej to już są takie perfumy, które nie są do końca kwiatowe, ale nie wiem do końca jakie są. I zacznę może od też nowości w mojej kolekcji. Dostałam w prezencie Chanel Coco Mademoiselle w wersji wody perfumowanej. Słuchajcie, tak jak mówię, dostałam w prezencie i no jest to taki skarbeniek w mojej kolekcji i muszę Wam powiedzieć, że zapach naprawdę bardzo mi się podobał, a nie spodziewałam się, że będzie mi się podobał. Bałam się, że on będzie dla mnie taki bardzo oldschoolowy i to, że to jednak nie jest to, czego ja szukam, ale bardzo się myliłam. W ogóle nie czuć tutaj jakiejś takiej, nie wiem, no tej właśnie oldschoolowości, żadnego vintage, nic z tych rzeczy ja tutaj nie czuję. Dla mnie ten zapach jest bardzo świeży i jest taki kwiatowo-drzewny, ja bym go określiła. Ja tutaj czuję zdecydowanie takie nuty właśnie drzewne, może jakieś też piżmo, coś takiego czystego, ale nie jest to dla mnie zapach ani świeżego prania, ani on nie wybrzmiewa na mnie w żaden sposób mydlanie i dlatego to mi się podoba, bo pomimo, że te inne zapachy też są takie kwiatowo-drzewne, ale mają te nuty takie właśnie mydełkowe albo tego świeżego prania, a tutaj tego nie czuję. On jest dla mnie świeży, ale taki bardziej klasyczny i w ogóle mi się nie kojarzy właśnie ze wspomnianym praniem. Zapach na pewno bardzo elegancki. Nie wiem, czy on jakoś mi się z wiekiem jakimś kojarzy. No na pewno nie jest jakąś bardzo młodą dziewczyną, ale te 20 parę i wzwyż to mi się wydaje, że już tak. O, to nie jest taki zapach, który się kojarzy w żaden sposób ani ze starszą panią, ani nic z tych rzeczy. Natomiast na pewno jest to zapach, który się kojarzy bardzo z elegancją. Dlatego, że w tych perfumach nie ma nic takiego przerysowanego, przekoloryzowanego. One nie skręcają ani w żadną męską stronę, ani w żadną bardziej słodką stronę. One są rzeczywiście kwintesencją takiej eleganckiej kobiety. To nie to, że nie można ich nosić, kiedy się chce i jak się chce, bo do jeansów i białego t-shirtu jak najbardziej tak i na co dzień i kiedy tam macie ochotę.
ale tak się właśnie kojarzy, raczej z taką elegancją i klasą. No, zapach naprawdę piękny, być może oklepany i na pewno większość osób zna. Ja nie znałam, ale mi się bardzo podoba i cieszę się, że jestem w posiadaniu, bo mówię, no dla mnie te perfumy są przepiękne i zdecydowanie kojarzą mi się z wiosną. Nie wiem, jak będą się nosić latem. Zobaczymy, także może jeszcze do tematu wrócimy, może jeszcze pokażę je w letnich zapachach, ale dla mnie one się bardzo kojarzą z wiosną. Nie wiem też, czy będę po nie chętnie sięgać w tych chłodniejszych miesiącach, przez to właśnie taką świeżość. Nie, dla mnie to są typowo perfumy na wiosnę. Także Chanel Coco Mademoiselle, woda perfumowana, to jest moja kolejna propozycja. Dalej mam perfumy, które dostałam od męża na święta Bożego Narodzenia i muszę Wam powiedzieć, że trochę byłam niezadowolona, mówiąc szczerze, bo ani jakoś tego zapachu nie czułam, ani nie wydawał mi się w żaden sposób szczególny i wyjątkowy, ale pomyślałam sobie, dobrze sprawdzę wiosną, bo raczej mi to się zapach taki wiosenny wydaje. No i rzeczywiście jak się do niego przyczepiłam już gdzieś tak od połowy marca, to przez chyba 2 tygodnie nie bez ustanku używałam. I to jest Flanker Lady Million i to jest Lady Million Empire. Tak to wygląda. Słuchajcie, ja na pewno oryginalną Lady Million gdzieś tam kiedyś wąchałam, ale widocznie nie utknęła mi w żaden sposób w pamięci, bo pamiętam tylko, że to był taki bliżej nieokreślony słodki zapach. Także chyba nie wywarła na mnie większego wrażenia. I tutaj to jest z tej butelki mało co czuć, bo buteleczka jest dziwna. I tutaj, słuchajcie, nie wiem na ile ten flanker jest podobny do tego oryginalnego wypustu Lady Million, bo to też są perfumy raczej takie słodkie, ale no mówię, nie wiem, nie pamiętam do końca tamtego zapachu, także nie umiem powiedzieć, na ile są podobne. Słuchajcie, dla mnie to są idealne perfumy na taki okres przejściowy pomiędzy zimą a wiosną, kiedy już czuć w powietrzu coś innego niż mokrą, zimną zimę, ale wciąż jeszcze jest na dworzu zimno, także to są dla mnie takie perfumy przejściowe, dlatego że ja nie jestem do końca przekonana, czy one będą się nadawać na jakieś bardzo upalne i ciepłe dni. Natomiast wydaje mi się, że wrócę do nich ponownie na przełomie lata i jesieni. Właśnie dlatego, że one są raczej takie świeżo, trochę owocowe, ale wciąż jeszcze słodkie i dlatego one są może na takie też letnie, czy to wiosenne, chłodniejsze wieczory, albo właśnie na ten okres przejściowy, zima, wiosna i potem lato, jesień. Ja tutaj wyjątkowo czuję owoce i to czuję właśnie maliny, ale wiecie co, miałam okazję wąchać w próbkach oczywiście inne zapachy, w których była malina i ona zawsze mi wybrzmiewała jakoś tak bardzo plastikowo i sztucznie. Mam tutaj na myśli na przykład Givenchy Irresistible. Dla mnie to była taka syntetyczna malina i też, no nie będę teraz przytaczać, bo nie pamiętam, ale wiem, że w innych perfumach, gdzie była nuta maliny, to mi to zawsze wybrzmiewało bardzo syntetycznie. A tutaj dla mnie to wybrzmiewa trochę jak świeża malina, a trochę jak syrop malinowy. Ja w ogóle nie wiem, czy tutaj są maliny w składzie, także nie sugerujcie się tym. Ale dla mnie to wybrzmiewa owocowo-malinowo, może te maliny razem z jakąś czerwoną porzeczką czy coś takiego, ale wszystko jest dosyć słodkie, to nie są świeże, kwaśne owoce, tylko raczej takie jakieś w syropie czy w jakimś żelu, dżemie czy coś takiego. Kwiatów tutaj czuję niewiele, być może są, ale czuję niewiele. Natomiast czuję tutaj słodycz, nie wiem czy wanilii, ale na pewno jakiegoś cukru. Ale wiecie co? Najlepsze w tych perfumach jest to, że one mają tutaj dodatek jakiegoś likieru. Ja w tej chwili nie pamiętam, czy to jest jakiś koniak, czy bourbon, czy coś w tym stylu, ale jakiś tam alkohol jest w tych, nuty alkoholu w tych perfumach. I mi się wydaje, że przez to te nuty właściwie wszystko zmieniają, bo gdyby nie to, to te perfumy byłyby naprawdę takie bardzo przeciętne, jakieś tam owoce i słodkie i nic po prostu nadzwyczajnego. A te nuty tego likieru jakiegoś alkoholowego dają im wrażenie czegoś takiego bardziej, no, ciekawszego po prostu i bardziej interesującego, coś takiego bardziej skręcającego w te rejony gourmand, coś takiego, nie wiem, z wyższej półki, nie wiem, po prostu ten likier alkoholowy daje tym perfumom wydźwięk takiego elegancji, jakiejś takiej wytworności, nie wiem.
Jakbyśmy byli, nie wiem, w jakimś dobrym towarzystwie i pili jakiegoś drinka w jakimś dobrym towarzystwie, wiecie, taki klub jakiś, skórzane fotele, kominek i nie wiem, popijanie drinków z takich eleganckich, jakichś wysokich kieliszków. Coś mi się w tym stylu kojarzy. Nie wiem, moim zdaniem perfumy ciekawe, nie są takie wcale oklepane jak te oryginalne Lady Million, czy w ogóle one mam wrażenie, opinię takich właśnie bardzo oklepanych perfum, a jednak ten Flanker mi się podoba i muszę Wam powiedzieć, że bardzo przyjemnie mi się go odnosiło, dlatego że ten Flanker, te perfumy, bardzo mi się przyjemnie je nosiło, dlatego że one potem robią się takie bardzo przytulne, takie ciepłe, delikatnie słodkie i otulające, ale przy tym nie są ciężkie. To są słodkie perfumy, skręcające w stronę gourmand, ale w żaden sposób nie są ciężkie, lepsze. Dlatego fajne są właśnie na ten okres również takiej cieplejszej pogody. I muszę Wam powiedzieć, że ja się bardzo dobrze w nich czułam. Przez większość dnia czułam je na sobie i czułam się w nich bardzo dobrze. One były dla mnie właśnie takie kojące, jakieś uspokajające, otulające, bardzo przyjemny zapach. Jeśli chodzi o trwałość, to ona jest dobra, chociaż ja po tych 6-8 godzinach przestawałam je na sobie czuć, ale na drugi dzień ubierając tą samą bluzę czy tam okrycie wierzchnie, wciąż te perfumy na tych ubraniach czułam. Także moim zdaniem ta trwałość tutaj jest naprawdę bardzo dobra i projekcja wydaje mi się, że też. Także zainteresujcie się tym Flankerem właśnie Empire, bo on moim zdaniem to nie jest zapach tak oklepany jak ta oryginalna Lady Million i tak jak mówię, fantastyczny zapach na ten okres przejściowy. I na zakończenie mam jeszcze tutaj trzy perfumy, które właściwie nie potrafię dopasować do żadnej pory roku. Są to dla mnie perfumy, które ja bardzo, bardzo lubię i sięgam po nie przez cały rok i będę również po nie sięgać wiosną, chociaż mówię, i w innych porach roku też po nie sięgam. I zacznę może od Nomad. Od Chloe Nomad, ja mam wodę toaletową. Dla mnie to są znowu takie perfumy, które są świeże, są słodkie. Ja tutaj wyczuwam teraz bardziej tą mirabelkę. Kiedyś czułam coś innego, zależy chyba od pory roku. I dla mnie to są perfumy tak uniwersalne, ale przy tym również właśnie tak jak mówię, świeże, że na pewno będą fajnie wybrzmiewać wiosną. Bo one zimą są dla mnie bardziej takie słodkie, ciężkie i chętnie po nie sięgałam zimą, chętnie po nie sięgałam jesienią, bo zresztą to są perfumy, które ja sobie sprawiłam na urodziny. Ale teraz na wiosnę również będę po nie sięgać. Nie widać, żebym ja po nie sięgała. Ale teraz na wiosnę również będę po nie sięgać, bo właśnie one mają w sobie taką świeżość, taką wilgoć jakąś, która pochodzi prawdopodobnie z tego muchu dębowego. Nie wiem, przepiękne perfumy, również klasyczne, również eleganckie. To jest coś, co ja też oszczędzam i nie wiem, używam na jakieś lepsze, specjalne okazje, ale również będę po nie sięgać wiosną, bo właśnie one mają tą świeżość, taką delikatną słodycz. Jak ja mówię słodycz, nie mam tutaj na myśli tych wszystkich ulepków, które teraz są tak bardzo popularne, tylko to jest taka właśnie bardziej elegancka, bardziej taka wyważona słodycz. Ale jednocześnie jest tutaj ta świeżość, która będzie się wiosną bardzo dobrze sprawdzać. I to samo mam, jeśli chodzi o moje ulubione perfumy ever, to jest Burberry Hair. Trochę się tutaj posuwam z tą butelką, ale też, to też jest jedna z tych butelek, które ja oszczędzam. Dla mnie to jest, to są owoce, przede wszystkim czarne. Ja tutaj najbardziej czuję jakieś jeżyny albo czarną porzeczkę i zawsze się dziwię, jak słyszę jakieś recenzje tych perfum i ktoś mówi, że są bardzo mocno truskawkowe. A ja tutaj czuję najbardziej jeżyny i czarną porzeczkę. Dla mnie to są właśnie takie kwaśne, czarne owoce. I nie wiem, czy owoce jakoś konkretnie kojarzą mi się z wiosną, bo owoce to raczej mi się kojarzą właśnie z latem, ewentualnie z jesienią. Ale tutaj znowu ten zapach jest tak świeży, tak dodający po prostu energii, przynajmniej dla mnie, że on też będzie się fajnie sprawdzał wiosną, chociaż bardziej mi się kojarzy z późnym latem, wczesną jesienią, ale wiosną też będę po niego sięgać właśnie przez tą świeżość i taką, no nie wiem, dodają mi po prostu energii te perfumy. I ostatnie, o których chcę wspomnieć, to jest Libre, również ta wersja podstawowa, nie Intense. Dla mnie to jest zapach ciasta cytrynowego posypanego grubą ilością cukru. I chociaż też mi się te perfumy raczej kojarzą z późnym latem, wczesną jesienią i nawet większością zimy,
ale też one są tak po prostu radosne, one tak wprawiają w mnie przynajmniej w dobry nastrój, tak dodają energii, że również będę po nie sięgać wiosną, bo nie są one ani zbyt ciężkie, ani jakieś tam, nie wiem, nie pasujące do tego okresu, także wiosną jak najbardziej będę sięgać po Libr. Również to są perfumy, w których ja się po prostu zakochałam i bardzo, bardzo je lubię. I to by było na tyle. 2, 4, 6, 8, 10, 11 flaszek omówiłam. I kto by się spodziewał, a powiedziałam na początku, że nie mam wiele i za bardzo nie wiem, co używać wiosną, a się okazuje, że jednak tych perfum trochę jest. Dajcie znać, czy któreś z tych zapachów znacie i czy również używacie je wiosną, czy może zupełnie w innych porach roku. Tak jak na przykład ta Zara Rose Gourmand. Wszyscy mówią, że to jest zapach na zimę, a dla mnie to jest zapach na wiosnę. Także dajcie znać, jak Wy kategoryzujecie w ogóle zapachy, czy również macie takie, po które sięgacie tylko wiosną, czy też wszystkie swoje perfumy używacie przez cały rok. Jestem bardzo ciekawa. Także piszcie w komentarzach. Ja oczywiście dziękuję Wam już dzisiaj za uwagę. Zapraszam do subskrypcji. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, to zostawcie subskrypcję, zostawcie kciuka w górę. A ja Wam tymczasem życzę już miłego dnia, miłego tygodnia i zapraszam oczywiście do kolejnych filmów. Cześć!